Cześć ziomeczki kochane, tu wasz Wojtas i Julcia. I my chcieliśmy zrobić filmik. O, tutaj patrzcie, o. Przy okazji... Jesteśmy na Helu, tak jak tutaj przewodniczka mówi. Tu zrobiłem filmik wraki statków tych okrętów wojennych. Ale co to dzisiaj chcemy wam pokazać, to jest unboxing tutaj od takiego pana fajnego, Cypriana, dobra, może adresu nie podawajmy, ale Julcia chce zrobić unboxing, znaczy Julcia została pokierowana tak, żeby możesz otwierać, proszę pani, niech pani otwiera, a my będziemy filmowali. Masz klucz? Klucze mam, bo to jest porządnie zategowane. Julcia sobie spróbuje poradzić kluczem jakimś, a ja wam jeszcze tutaj pofilmuję trochę, coś pokazuję. To jest ten ORP Wicher 2. Ja już obadałem, bo tam dalej jest ten ORP Grom 2, a to jest Wicher. Więc no nie wiem, tak jakoś takie zaznaczone na mapach Google. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to są nazwy, że tak powiem, po wojskowemu, że tak się wyrażę. Najbardziej niesamowite jest to, że tutaj mamy, patrzcie na to. Otwieralna. Na przykład fajne, tutaj mam na przykład te jakieś wiązki drutów poucinane. Ciekawe jestem, czy to było ucinane w tamtych czasach? Czy jak to było ogarniane, kiedy to ogarniane było? Bo to jest z II wojny światowej statek, okręt, który został zatopiony. Nie wiem dokładnie, chyba podczas nalotów bombowych, z tego co wiem. Mnie to strasznie fascynuje i kręci takie sprawy. Tam jeszcze dalej, tam też coś jest zatopione, tam nie jest nawet podpisane na mapach Google. Nie wiem. A tam na przykład, tu jest obiekt wojskowy, ale mogę, patrzcie, tutaj jest jakiś statek. Ha, 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 i tak was nakręcę. Ha, ha, i tak was filmuję. Wszystkie otwory filmuję. Dobra, młoda, jak tam ci idzie to otwieranie? Czekaj, szarpaj to. Szarpaj. Dobra, uwaga. Śmieci nie wrzucamy. Śmieci chowamy, nie wrzucamy. Uwaga, to są dwie płyty. Gumis Experiment. Czyli Cypriana. Cyprian Naumiuk. To jest taki gościu, o którym już pokazywałem wam filmik jeden o książce. Gitara rytmiczna, podręcznik, wydawnictwo Absonic. A tutaj mam jego dwie płyty. Unun Pentium i Multiversum. Unun Pentium to chyba jest najnowsze, 2018. A tutaj też 2018. Aha. No to może po prostu wydawane są bardzo blisko. Tutaj widzę, bardzo smutny tutaj ten Cyprian jest. Nie wiem, czemu taki smutny jest. No taką mam minę, taką smutną. Gra też na gitarze firmy Ibanez. Jak widzicie, wspaniała rzecz. Wspaniałe sprzęty. No i tak, w osobnym filmiku wam pokażę Poznaj zespół, taką mam serię, którą widzieliście na pewno i wam popuszczam te utwory. Tutaj na tym Unun Pentium mamy 5 utworów, a tutaj na Multiversum mamy też 5 utworów. Prawdę powiedziawszy, bardzo mi się podoba, okładka mi się podoba w tym. Fajna okładka, fajnie to zrobione jest. Ty otwórz może jeszcze to. Patrzcie, to wszystko jest, tylko Gumis Experiment. Płyta jest ten. O, bardzo fajna, mi się już podoba, płyta jest taka matowa. To jest takie, strasznie mi się właśnie podobały takie. Tu macie e-maila. Dobra, tu jest e-mail. Poczta. Także dobra, w Poznaj zespół zrobimy osobne dwa odcinki na każdą z tych płyt, żeby była osobna sprawa. Ale fajne, ty, to jest też jaja. A tu coś jest? Ty otwórz. No, z czego musisz zdjąć, aha, dobra. A tutaj Jula zdejmuje, a my tutaj pokazujemy wrak. O, co tu jest? Tu jest czarna dziura, jakiś wir. Niebieska dziura. Dobra, także dziękujemy wam za uwagę serdecznie. Ja wam macham z tej strony, a Julcia też pomacha.
I widzimy się na następnych filmikach, w których będziemy mówili odnośnie tego całego, tej całej twórczości Cypriana. I jeszcze zakończymy tym wspaniałym, jakże pięknym... Pamiętajcie, że trzeba będzie posłuchać tego i kupić płytki, zobaczycie. Będzie można u mnie kupić płytki, u Cypriana można będzie kupić płytki, w ogóle komu się spodoba oczywiście. Także nawet jak się nie spodoba, to kurde kupcie, bo to z gościu naprawdę fajną robotę robi. A dobra, ja się żegnam i do zobaczenia, papatki.